W naszym studiu gościem jest ojciec Grzegorz Prus Paulin, przeor Krakowskiego klasztoru Ojców Paulinów na Skałce, a także rektor Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów w Krakowie. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam. Cieszymy się, że ojciec do nas przybył. Udało się tutaj może dodamy, że jest ojciec także wykładowcą na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytecie Papieskim. No i świeżo po wykładzie druga część u nas w Palotii, więc doceniamy to, że ojciec znalazł dla nas czas, zwłaszcza że ten tydzień jest Tygodniem szczególnie gorącym dla Paulinów. Już w najbliższą niedzielę, 12 maja, będzie miała miejsce tradycyjna, tradycyjna procesja z Wawelu na skałkę i z powrotem. Tutaj oczywiście chodzi o procesję z relikwiami świętego Stanisława. A ja chciałbym, zanim przejdziemy do tych uroczystości, zapytać trochę o historię, bo ksiądz ojciec jest historykiem i chciałem zapytać w jaki sposób zrodziła się, zrodziła się ta tradycja która jest obecnie w pewien sposób też symbolem krakowskiego kościoła i jest nierozrywalnie związana z postacią świętego Stanisława biskupa tradycja tej procesji jest związana z wydarzeniem kanonizacji świętego Stanisława Yy, przypomnę, że był kanonizowany 8 września 1253 i rok później odbyły się uroczystości w Krakowie. Yy, I właśnie wtedy, jak były te uroczystości, po raz pierwszy zorganizowano tego typu właśnie taki pochód, taką procesję i te procesje właściwie to nie jest jedyna procesja. Ona ta akurat, że tak powiem, dotrwało do dnia dzisiejszego, natomiast było yy, różnych procesji yy, Stanisławowskich w Krakowie, kilka związanych albo na przykład z rocznicą przeniesienia relikwii, kiedy po 10 latach jak ciało spoczywało Stanisława na skałce, potem je przeniesiono na wawel i potem też to świętowano to wydarzenie rokrocznie. Czy właśnie ta procesja kanonizacyjna, tak jak ta, ale była też taka procesja bardzo ważna, o charakterze pokutnym przedkoronacyjna, czyli no w przeddzień koronacji króla. Kandydat do tronu odbywał taką pokutną procesję z Wawelu na skałkę, na pieszo, rozdając po drodze jałmużnę, uczestnicząc na skałce w nabożeństwie i wracając z powrotem. Miał to charakter ekspiacyjny za grzech zabójstwa króla biskupa Stanisława. prawda? Także z tych różnych procesji. Do dnia dzisiejszego ta właśnie kanonizacyjna dotrwała, oczywiście zmieniała się przez, przez wieki, jej okazałość i tradycje się troszeczkę też zmieniały, ale początki są związane z uroczystością kanonizacyjną. W związku z tym, że jest ojciec historykiem, nie mogę nie skorzystać z okazji i nie zapytać o to, jak to się stało, że ojcowie Paulini trafili na skałką i tam no, zostali, można powiedzieć, osadzeni. Od początku, powiedzmy, kultu świętego Stanisława, to na skałce no, posługiwali kapłani diasezjalni, prawda. Natomiast w 1471 roku kanonik krakowski, ksiądz Jan Długosz, wielki polski dziejopis, wychowawca synów królewskich, króla Kazimierza i on właśnie postanowił dla ożywienia kultu świętego Stanisława sprowadzić na skałkę Paulinów, którzy znani już byli wtedy ze swojego swojej posługi na Jasnej górze, choć nie był to typowy zakon duszpasterski, ale opiekował się takim ważnym miejscem, które już też zyskiwało rangę ogólnopolską, Jasna Góra, stopniowo oczywiście, no i wtedy on sprowadza tutaj zakon, który zresztą miał też takie dość ciekawe powiązania nawet z jagielonami, prawda, bo Myśmy, my się wywodzimy z Węgier, to przez królową Jadwigę, prawda? Stajemy się yy, też, też, powiedzmy, przez związki z królową Jadwigą, przez związki z, z królem Ludwikiem Węgierskim, jej ojcem. Więc zakon, jakby no też w tych takich, powiedzmy, realiach politycznych węgiersko-polski był znany. No i Długoż no postanawia nas sprowadzić z jasnej góry. To się dokonuje ostatecznie w 1472 roku. Funduje nam klasztor, jeszcze początkowo taki no nieduży, prawda? Bo tam zresztą jak zabudowa skałki się zmieniała, ale na takim niewielkim fragmencie, takiej wapiennej skały, wiele tych budowli nie można było jednak utrzymać. Funduje nam też, no, znaczy inauguruje naszą bibliotekę klasztorną. No i on nas tam sprowadza po to, żebyśmy zajęli się kultem świętego Stanisława, ponieważ on sam był wielkim czcicielem świętego Stanisława. Sam dla tego kultu wiele zrobił, pisząc życiorys świętego Stanisława na podstawie dotychczas znanych wcześniej źródeł. Szerokie pasusy w Kronice Dziejów Polski znajdziemy właśnie o świętym Stanisławie. Dla Długosza Skałka była bodaj najważniejszym nawet sanktuarium w kraju wówczas, jako miejsce męczeństwa patrona Polski. I właśnie postawił na Paulinów, żeby to oni, oni tutaj się tym miejscem zajęli. No i się zajęli, do dzisiaj, do dzisiaj jesteśmy. Praktycznie była tylko mały epizod, był w czasie II wojny światowej, gdzie tam przez Pewien czas musieliśmy opuścić klasztor, prawda, w tych realiach wojennych. Natomiast nigdy klasztor nie został skasowany też. Więc mamy taką ciągłość historyczną. W tego pobytu na skałce sięgającą właśnie XV wieku. Mhm. E, szmat czasu. Historia bogata. E, ojcze, mówiliśmy o postaci Świętego Stanisława, bez którego nie byłoby e, tych procesji, e, tej procesji, o której będziemy jeszcze rozmawiać. Chciałbym zapytać, e, czym ojcu imponuje postać Świętego Stanisława? No na pewno, pierwsza rzecz, którą chyba imponuje, to jest męstwo, to, to myślę, że jakaś taka głęboka wiara, męstwo i bym powiedział też konsekwencja. W tym, jak już się coś zaczęło, to się to do końca doprowadzi i, i, i myślę, że, że taka no, jakbym miał to jakimś jednym określeniem wszystko zebrać, to właśnie taka Mężna wiara, prawda? Dzisiaj może to brzmi archaicznie, ale, ale to jest niezwykle aktualna rzecz. Niezwykle aktualna. Ten sprzeciw, którego dokonał biskup Stanisław, był czynem wielkiej odwagi, prawda? Na pewno był czynem wielkiej odwagi. I my oczywiście dzisiaj ciągle. No pewnie do końca, do końca świata, nim przestaniemy się zastanawiać nad kulisami tego, tego, hmm. powiedzmy, dramatu, nad różnymi kontrowersjami, które nam się gdzieś tam, powiedzmy, nasuwają, jak to wszystko było, ale już nie wydając się nawet w te dyskusje historyczne, to, to no to na pewno, na pewno akt wielkiej odwagi, żeby w którymś momencie, kiedy kiedy stało się to w jego poczuciu obowiązkiem pasterskim, no zwrócić uwagę nawet monarsze. Zwłaszcza w tamtych realiach, kiedy on de facto swój urząd biskupi zawdzięczał monarsze. No więc to, to nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe. I i, 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 i później licząc się z konsekwencjami, zwłaszcza znając jeszcze charakter króla, no to, no, to, no to liczył się na pewno z konsekwencjami, czy aż z takimi, to już zostanie pewnie tajemnicą, chyba do końca tego wszystkiego i tak nie wyjaśnimy. Powróćmy jeszcze do procesji, która już w najbliższą niedzielę będzie miała miejsce w Krakowie. Chciałem zapytać, ponieważ w tą tradycję mocno wpisuje się postać kardynała Wojtyły. Tak, kardynał Wojtyła jako arcybiskup krakowski zrobił dla kultu świętego Stanisława bardzo dużo. Niektóre jego inicjatywy były nawet bardzo odważne, bym powiedział. Jedno z nich było, było pozwolenie na zbadanie czaszki świętego Stanisława, która jest przechowana w skarbcu Wawelskim. I to potwierdziło rzeczywiście tam istniejące obrażenia, że, że to był mężczyzna około 40-letni, zginął w wyniku uderzeń jakimś narzędziem w tył głowy. Czyli, tak jak mniej więcej to się opisuje w, w, w tradycji męczeństwa świętego Stanisława. Również potrafił podjąć współpracę z, z bardzo dobrym, jednym z najlepszych historyków średniowiecza w tamtym okresie w Polsce, chociażby z panem profesorem Gerardem Labudą z Poznania, którego wyniki później jego <laughs> badań też zostały opublikowane, badając kulisy właśnie męczeństwa. Taką bardzo ważną inicjatywą oczywiście to było zreorganizowanie procesji. Które miały przed Karolem Wojtywą dość skromną oprawę, nawet bardzo skromną. Natomiast praktycznie karna Wojtyła spowodował, że to się stało uroczystości ogólnopolskie, z udziałem episkopatu Polski, no oczywiście nie władz państwowych, bo był to, był to okres komunistyczny, władze państwowe dołączyły do, dopiero po 1989 roku. Natomiast, natomiast była to wielka manifestacja patriotyczno-religijna no z prostej przyczyny, ponieważ Stanisław jest patronem Polski, więc to było siłą rzeczy. A dodatkowo, postać, która właśnie też wykazała się ogromną odwagą, gdy potrafiła nawet, nawet królowi się przeciwstawić i zwrócić uwagę na, na przestrzeganie podstawowych praw ludzkich, społecznych. Więc, jakby no tak dużo się składało na, post, na, na aktualność tej postaci w ówczesnych realiach, że, że, że ten kult stał się zwłaszcza w, w uroczystościach majowych masowy. I kardynał Wojtyła też organizując to, to wydarzenie, również zapraszając episkopat, no spowodował, że przez szereg lat prymas Wyszyński wygłaszał tu bardzo ważne. Przesłanie do narodu, gdzie mógł pozwolić sobie na powiedzenie rzeczy, których nikt w tym kraju prawdopodobnie nie mógł powiedzieć publicznie. Właśnie chciałem o to zapytać, bo. Yy... Postać kardyna Wojtyły to jedno, ale jest właśnie jeszcze postać prymasa Wyszyńskiego, który jakby wpisuje się w ten rys odwagi świętego Stanisława i podczas procesy z jego relikwiami wygłasza, jak już ojciec wspomniał, bardzo odważne kazania. Tak, tak. No, chociażby takie kazanie już teraz nie pamiętam, 72, może czwartego roku na temat świętowania niedzieli, gdy prymas wprost upomina się u władzy ludowej, o nieorganizowanie ludziom jakichś czynów społecznych, innych takich rzeczy, nie, nie zabierania im tego czasu, który powinni spędzić y, y, zarówno y, na mszy świętej, jak i po prostu no, na odpoczynku z rodziną w domu. Tak, więc to no, Prymas Wyszyński też, mm, też zresztą w tym swoim sławnym non possumus, no to to zostało wygłoszone 8, 8 właśnie maja, prawda, 53 roku, czyli to było związane właśnie ze świętym Stanisławem. Nieprzypadkowo właśnie to jest to, no to. było ewidentne nawiązanie do postaci świętego Stanisława. A jeszcze wracając do Karna Wojtyły, też ten no synod krakowski, który miał wprowadzać postanowienia soboru Watykańskiego II, właśnie zaplanował tak żeby go rozpocząć, żeby on się zakończył w 900, w 900 rocznicę śmierci św. Stanisława, czyli w 79 roku, nie wiedząc o tym, że to będzie jego rok, pierwszy rok jego pontyfikatu i ten synod Karol Wojtyła zakończył w Krakowie, przyjeżdżając 40 lat temu na swoją pierwszą pielgrzymkę do ojczyzny. Wrócimy jeszcze na chwilę do Skałki, do klasztoru Paulinów, ponieważ jest to miejsce szczególnie, szczególne dla nie tylko wierzących, ale też po prostu dla Polski i dla Polaków, dla naszej historii. Mam tutaj oczywiście na myśli znajdujący się na terenie klasztoru Panteon Narodowy, no i będącą w nim kryptów zasłużonych. Tak. To, to jest też taka bardzo ciekawa inicjatywa. Pod koniec XIX wieku, która mogła się zrealizować właśnie na terenie autonomii galicyjskiej, kiedy przypadała równa taka rocznica, 400 lat od śmierci Jana Długosza. Długosz był pochowany na skałce jako dobrodziej, jako fundator klasztoru. I wtedy odbył, odbył się w Krakowie taki zjazd. Historyków z trzech zaborów, historyków polskich. Nie było polski formalnie, ale odbył się zjazd historyków polskich, pierwszy taki właśnie na 400 lat śmierci Długosza, tego powiedzmy Nestora, historyków polskich z okresu średniowiecza. I, i wtedy dokonano powtórnego pogrzebu Długosza do bardziej okarzałego sarkofagu. I powstała inicjatywa w środowisku krakowskim w Akademii, Polskiej Akademii Umiejętności, profesorów uniwersytetu, a także tutaj właśnie w porozumieniu z klasztorem Paulinów, żeby utworzyć taką kryptę zasłużonych twórców kultury polskiej. To znaczy, no nie mamy już królów, nie mamy władców, którzy nami rządzą, nie mamy takich wodzów politycznych, to już jest okres popowstaniowy, prawda? Żeby jakoś uhonorować te osoby, które teraz w tych czasach, w jakich jesteśmy, w tych realiach, jednak narodowi jakoś przewodzą poprzez swoją pracę, kulturę, naukę, sztukę. Na Wawelu utworzono w tym okresie mniej więcej tą kryptę, gdzie jest pochowany Adam Mickiewicz, potem jeszcze został pochowany Juliusz Słowacki. Natomiast no, Uznano, że takim miejscem, które będzie przedłużeniem tej krypty wawelskiej, będzie dobrze właśnie, jak to będzie na skałce, przy Długoszu, prawda? A jednocześnie postać świętego Stanisława łączy te dwa miejsca, bo Stanisław wiadomo pochowany jest przecież na Wawelu. I tą kryptę przygotowano. Tam wcześniej byli chowani zakonnicy pałnicy, więc trzeba było tą kryptę odpowiednio przygotować, przebudować, trochę wydłużyć. Sporządzić takie nisze, żeby można było tam umieszczać sarkofagi. I właśnie od tego pogrzebu Długosza w 1880 roku potem już kolejne pogrzeby wielkich twórców Kultury Polskiej, także na tą chwilę już jest na skałce ta krypta no zamknięta, już pogrzebów tam się nie spodziewamy. Taką kontynuacją jest ta inicjatywa Panteonu pod kościołem Piotra i Pawła na ulicy Grockiej. Uh... -huh. mówiliśmy o Krypcie Zasłużonych, mówiliśmy o Panteonie Narodowym, ale czy mógłby ojciec jeszcze coś, można tak powiedzieć, polecić, jeżeli już będziemy na Skałce, jeżeli już odwiedzimy Panteon Narodowy, to na co powinniśmy odwiedzając Paulinów zwrócić uwagę, co zobaczyć? No, jak się wchodzi na Skałkę, no to zwrócił uwagę na pewno oprócz bryły kościoła XVIII-wiecznego i klasztoru również XVII-XVIII-wiecznego, tego założenia barokowego, bardzo pięknego, jeszcze sadzawka świętego Stanisława, czyli to miejsce też związane z, z tradycją jego kultu, jego męczeństwa, gdzie ludzie czerpią sobie wodę, modlą się do świętego Stanisława i używają tej wody jako takiego sakramentalium, prawda. Yy, oprócz tego ołtarz trzech tysiącleci to już jest współczesna budowla z 2008 roku z figurami polskich świętych. Bardzo piękne, wymowne też miejsce, i tam będzie celebrowana Eucharystia w czasie tych głównych obchodów. Procesji. Natomiast we wnętrzu kościoła naturalnie ołtarz Świętego Stanisława, gdzie, gdzie są też. Pięć drzewa według tradycji, tam na niej zostało ciało świętego rozsiekane, wmurowana taka płyta z romańskiego kościoła, gdzie zginął, czyli takie miejsce upamiętniające. To, gdy chodzi o taką stronę materialną, natomiast gdy chodzi o taką stronę duchową, to zawsze możemy zaoferować to, że na skałce można się bardzo spokojnie pomodlić. To jest bardzo ciche miejsce w Krakowie, Chociaż bardzo spokojnie, w centrum? mimo że w centrum. Tak. To jest, to jest urok skałki, to jest właśnie cisza, uważam. I, i to jest charyzmat tego miejsca: myślę, że, 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 że taka cisza. Gdy chodzi o pewne środowiska, które u nas współtworzą tą rzeczywistość, to istnieje kilka różnych grup. Wśród nich chociażby Bractwo Świętych Aniołów Stróżów, bo u nas kult Świętych Aniołów w zakonie Paulinów sięga XVII wieku, i w tej tradycji również mamy takie wspólnoty. Tak samo od y, kilku lat y, co miesiąc do nas przyjeżdżają też rycerze y, y, z rycerstwa świętego Michała Archanioła, którzy u nas, ponieważ Kościół ma też patrona oprócz Stanisława świętego Michała Archanioła, to jest ten pierwszy tytuł tak. Kościoła, to więc odbywają się też co miesięczne takie nabożeństwa. Drugi czwartek miesiąca ku uczci świętego Michała. No, chciałem powiedzieć też, że jest duszpasterstwo akademickie. Jest jako Znogórska Rodzina Różańcowa, jest taka grupa miłosierdzia. Jest już dusz, pastorstwo pielgrzymki ze skałki na jasną górę, bardzo piękną, długą tradycję posiadające. I dwie takie nowe rzeczy, które są od kilku lat, które są bardzo godne polecenia. To jest wspólnota złożona głównie z młodych rodzin Betelewo, wspólnota rodzinna, do której bardzo serdecznie też zachęcam, gdyby ktoś chciał się zainteresować, i mamy też od roku czasu chór. Chór świętego Michała Archanioła, chór mieszany, też zapraszamy, zwłaszcza panów, bardzo, bardzo zapraszamy panów. Potrzebne są basy i barytony. Potrzebne są basy i barytony także w imieniu churzystów, zapraszam. Apelujemy, tak, jeżeli Apelujemy, ktoś. Apelujemy, tak. A chór ma charakter właśnie taki: oni wykonują muzykę liturgiczną, wykonują muzykę sakralną. To nie chodzi o o promowanie siebie, robienie jakichś tam koncertów za pieniądze, tylko chodzi, żeby się razem modlić w tym świecie. Po prostu chór ma charakter anielski. anielski. I chciałbym zapytać, na jakim etapie znajdują się przygotowania? Jest to okres wyjątkowo gorący dla Paulinów. Wspominaliśmy o tym, że Jan Paweł II, jeszcze wtedy Karol Wojtyła ogłosił procesję na 900-lecie na 900 rocznicę kanonizacji świętego Stanisława. W tym roku mamy 940. Tak, też okrągłą rocznicę. Jak na jakim etapie teraz znajdują się te przygotowania? To znaczy, tak, przede wszystkim no, te ostatnie dni przed odpustem, to one są związane z, z, w ogóle z oktawą, bo tak 8, 8 maja rozpoczyna jest ta główna uroczystość, prawda, liturgicznie wypadająca. Czyli I, już jutro. Czyli już jutro, wtedy zwyczajowo mamy też wtedy od szeregu lat, święcenia diakonatu naszych współbraci, bo na Skałce również jest wyższe seminarium duchowne naszego zakonu. Którego ojciec jest rektorem. No, tak, więc będziemy mieli święcenia w tym roku dwóch diakonów. I to jest przed południem o 11, natomiast wieczorem rozpoczynają się już msze święte, które trwają właśnie przez 8 dni oktawy świętego Stanisława z procesją eucharystyczną wokół sadzawki świętego Stanisława, również z relikwiami, które mamy na skałce świętego. Natomiast od strony takiej logistycznej bym powiedział, no to no bracia już rozpoczął od czwartku i, i potem intensywnie w piątek, w sobotę przygotowywanie ołtarza, oczywiście do, do liturgii, Montowanie zadaszenia, bo ołtarz jest w ciągu roku bez tego zadaszenia. Później robi taki specjalny dach w formie takich żagli, które bardzo ładnie wyglądają, dekoracji i tak dalej, przygotowania wszystkiego, co potrzeba, żeby, no bo zwłaszcza, że przychodzi na odpust no, od 5 do 10 tysięcy ludzi, no, tak zrobić, mhm. żeby po prostu. Było to, co potrzebne. No, już mieliśmy sianokosy na przykład. Przyjechał pan traktorem i, i kosił trawę, bo to jest dość duża łąka, prawda, na której pielgrzymi y, wtedy sobie uczestniczą w msze Świętej. Także u nas już po sianokosach. Y, potem, no, szereg takich rzeczy logistycznych, które trzeba załatwić. Wiadomo, już telewizja polska też, która transmituje msze Świętą ze skałki, więc też już żeśmy mieli spotkanie wstępne i oni już od soboty zaczną się montować, też prawda, już w przeddzień. No więc dużo takich technicznych spraw, pewnych, jest dopinanych, wszystko. trochę narad, trochę spotkań. Jeszcze do końca nie wiemy też, kto będzie na uroczystości, kto z gości jakichś oficjalnych, bo to, to czasami dopiero informacje do nas dochodzą. Natomiast no, też trzeba pamiętać, ja jednym raz to też podkreślam tak naprawdę gospodarzem uroczystości jest archidiecezja krakowska. My no, udostępniamy miejsce, staramy się, żeby. Na skałce było wszystko jak należy. Natomiast no, takim formalnym gospodarzem jest zawsze metropolita krakowski, w tym wypadku ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. I w tym roku jest też taka no właśnie nowość. Ksiądz arcybiskup o tym też w specjalnym komunikacie napisał ze względu na remont ulicy krakowskiej tak. i Stradom, którędy normalnie procesja chodzi. W tym roku będzie zmieniona ta trasa. Będzie procesja szła ulicą Bernardyńską, potem bulwarem Wiślanym, Ditla, Augustiańską i Skałeczną. Po przejściu procesji będzie Msza Święta i będzie w tym momencie zakończenie uroczystości. Nie będzie procesji powrotnej na Wawel, tak jak rokrocznie, właśnie ze względu na te utrudnienia w ruchu samochodowym, tramwajowym, które są związane z przejściem procesji, żeby ich jakby nie kumulować poprzez dwukrotne przejście. Wiadomo, tam teraz są pozmieniane, jest organizacja ruchu, tak. więc to dlatego jest troszkę inaczej. Dobrze, że ojciec przeszedł do tych aktualności. Jeszcze tylko powiedzmy, o której godzinie rozpocznie się to wydarzenie. O 8:30 wychodzi procesja z Wawelu, natomiast Msza Święta na Skałce o godzinie 10. Yy, yy, no i prawdopodobnie gdzieś koło południa zwykle jest zakończenie tej uroczystości na skałce. Potem za pół godzinki jest też taka ważna msza święta dla tych, którzy mają imię Stanisław lub Stanisława, ponieważ zawsze jest msza święta za solenizantów. O proszę, jeszcze jest specjalna impreza <śmiech> <śmiech> dla imienników. Ojcze, dziękuję za obecność. Po tym, co ojciec powiedział na temat przygotowań widzimy, jak jest to gorący okres. Na zakończenie naszej rozmowy e, ostatnie dwa pytania. Pytania porankowe, które zawsze się w palot FM e, pojawiają. Pierwsze pytanie to pytanie o ulubionego świętego. E, spodziewam się odpowiedzi w obliczu hmm. tego, co zostało hmm. tutaj powiedziane, ale może, e, może właśnie jeszcze jest ktoś. Oj, ja mam dużo ulubionych świętych, bo ja w ogóle nie, ja w ogóle lubię, lubię świętych i, i, i do wielu świętych się modlę. Yy, także, także w ogóle lubię litanie do wszystkich świętych już chyba od dziecka. Mm -hmm. yy, także mam dużo ulubionych świętych, ale rzeczywiście święty Stanisław jak najbardziej. Jak najbardziej. No teraz oczywiście sobie bardzo cenię na Pawła II. Bardzo lubię mojego patrona, świętego Grzegorza Wielkiego też. Mam taki ładny obrazek na szkle, który kiedyś ktoś mi podarował i wisił mnie też nad biurkiem. Yy, w kogo jeszcze mogę? Tak, z takich moich yy, już no. W, Mm, yy, Aż tak yy, dużo ich jest. Jest ich tak, właściwie powiem, że tak, no, mam na przykład takich mniej, no, niektórych błogosławionych polskich. Bardzo lubi Karolinę na przykład, Kuskównę. My również. Yy, tak. Yy, Świętego Maksymiliana. Yy, mniej może znana jest taka na przykład Dominikanka, która zginęła w, w obozie koncentracyjnym w Sztutowie, błogosławiona Julia Rodzińska. Yy, też bardzo, bardzo piękna, ciekawa postać. Yy, też się zwracam do Świętego Józefa. Mam takie specjalne sprawy do Świętego Józefa. <laughs> także, <laughs> także powiem: no w zakonie oczywiście mamy też naszą część do Świętego Pawła Pustelnika, naszego, naszego głównego patrona. No i jeszcze oczywiście, oczywiście, oczywiście tu bym to jakbym jakby nie wymienił, to byłoby bardzo źle, oczywiście święty Michał, święty Michał, którego modlitwę Archaniu. niejednokrotnie tak, Archanio, niejednokrotnie tą z egzorcyzmem odmawiam w czasie Codziennych moich modlitw, ale też. W czasie wykładu. <laughs> ze studentami. Wykładów jest zdrowaś śmary, przeważnie. Najczęściej. najczęściej. Święty Michał, tak, tak. No i tutaj to, że jestem na skałce właśnie w kościele Świętego Michała, jakoś tak dodatkowo. I ja tego Michała też odkryłem w pewnym momencie. O świętych się odkrywa. Tak, nieraz człowiek nie, nie, nie ma takiego jakiegoś do niego żywego, do kogoś z żywego stosunku, bo gdzieś. Po prostu nie zna. A jak się człowiek troszeczkę zaznajomi, to się staje ktoś bardzo bliski. Święty Michał no to właśnie do takich też moich najbliższych, że tak powiem, świętych należy. No. Długo by jeszcze mówić o świętych, ale jak mówię, ja, ja całą litanię lubię. <grystanie> to cieszymy się. Dziękujemy, że ojciec podzielił się tą swoją drużyną, tak można ją <grystanie> chyba nazwać, do której można się zwrócić w trudnych chwilach. Ostatnim pytaniem jest pytanie o niebo, a dokładniej o to jak ojciec sobie je wyobraża. O, no to najtrudniejsze pięknie. na koniec. No to znaczy tak. Ja w ogóle jednej rzeczy jeszcze nie powiedziałem, że oczywiście święci świętymi to jest, to jest jedna rzecz, nie? Natomiast jakby tutaj dla mnie to nie dlatego, że tak pasuje powiedzieć, hierarchia tak wymaga, tylko naprawdę Matka Boża to jest to jakby poza wszystkim. To jest w ogóle poza wszystkim, absolutnie nie. I jak ma być niebo, no to jest Pan Bóg, jest ona i, 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 i potem są wszyscy inni, więc to jest jakby jedna rzecz, nie? Druga to, ja myślę, że będzie bardzo jasno. To, jest, to ja zawsze mam takie. I z tych opisów mistycznych, świętych, zawsze to jest takie, że, że będzie jasno, że na pewno wyobrażam sobie jakąś, jakąś po prostu błogość. Nie mogę sobie kompletnie wyobrazić stanu materii, jak będziemy funkcjonowali po zmartwychwstaniu ciał. Tego nie mogę sobie kompletnie wyobrazić. No, ale będzie ale, super. Ale zapowiada się, że będzie znakomicie. I, i no bardzo bym się chciał tam dostać. To już rozumiem, dlaczego ojciec wybrał zgromadzenie Paulinów. U was też macie jasno, <laughs> białe, jak wszyscy na białe. białe <laughs> habity mamy, <laughs> tak. tak. One mają też taką symbolikę, między innymi, no wiadomo, nawiązują do tej symboliki czystości duszy, serca, prawda, ciała, ale też, ale też można jakoś szukać takiego, takiej analogii może ze światem anielskim, prawda. No naturalnie, że Habit, wbrew temu, co się kiedyś mówiło, nie czyni mnicha I, i to... Mnichem się jest w habicie i bez habitu i to, to jakby, ta, to, to trzeba dopiero do tej... Trochę trzeba jeszcze, że tak powiem, przejść, żeby, żeby ta dusza była przynajmniej tak czysta, tak biała, jak, jak ten habit, nie? Ale na pewno, na pewno patrząc na habit, można sobie samemu właśnie zadawać pytanie, ile jeszcze, prawda? Tak. Ile jeszcze potrzeba pewnego wysiłku i, i tej drogi. No, ja, ja myślę, że naprawdę naj, pewny najwspanialszym przeżyciem, tak sobie myślę, po tej drugiej stronie to będzie po prostu spotkanie z Bogiem. Bo naj, najciekawsze jest to, i to jest takie wspaniałe, że, że On jest, że Pan Bóg i, i cały ten świat niebieski jest właściwie na wyciągnięcie ręki. On jest właściwie tu. My mówimy o Świętym Stanisławie jako postaci historycznej, ale to nie jest ktoś, kto tam 900 lat temu. Nie to Stanisław, to jest tutaj po prostu, Jak się modlimy, to my po prostu z nim obcujemy w ramach obcowania świętych, nie tylko tylko po prostu tego się zmysłami nie odbiera. My nie mamy instrumentu, że tak powiem, który by to odbierał. Dopiero musi się stać coś nadzwyczajnego, jakaś władzka nadprzyrodzona, kiedy jest instrument nadprzyrodzony a w niebie to wszystko już będzie, że tak powiem, to już będzie, no będziemy tam już wewnątrz. Będzie nam dane. Tak, to już będzie dane. Ojcze, dziękuję bardzo za spotkanie, dziękuję za przybliżenie tych wydarzeń, które będą miały na Skałce, za przybliżenie historii i tradycji. Bardzo dziękujemy i doceniamy, że w takim okresie udało się do nas zagościć. <laughs> bardzo się cieszę z tego spotkania, życzę radiosłuchaczom no Opieki Matki Bożej i Świętego Stanisława, i serdecznie zapraszam na skałkę, na, na uroczystości ku czci Świętego Stanisława. Yy, dziękuję państw, panu redaktorowi i, ja i, i tutaj rozgłośni za, za, za to, że taki właśnie temat też chcieli podjąć na ten, na ten czas. Yy, I wszystkim życzę szczęścia Boża. Dziękujemy również wszystkim, życzymy wszystkiego najlepszego no i szczęścia Boża.